wszystkim zatrzymajcie się na moment, chcę wam powiedzieć, jak spotkałem żywego, prawdziwego Boga. Mówię wam o Jezusie Chrystusie, żywym Bogu, którego realnie doświadczyłem w swoim życiu. Jestem osobą, która zmagała się z depresją i z nerwicą i przez wiele lat nie umiałem wyjść ze swoich problemów w żaden sposób, chociaż szukałem pomocy w różnych miejscach. Nikt nie był w stanie udzielić mi pomocy. Wiecie, skończyło się na tym, że poszedłem na wizytę do psychiatry i powiedział mi, że potrzebuję 1,5 roku leczenia psychiatrycznego, żeby zacząć funkcjonować normalnie. Miałem potężne długi, rozwaliłem swoje małżeństwo i nie radziłem sobie zupełnie w życiu. I w którymś momencie zapłakałem przed Bogiem i powiedziałem, wiesz co, jeśli Ty jesteś prawdziwy, jeśli jesteś realny, jeśli mnie nie potępiasz, ja potrzebuję Cię poznać. Potrzebuję wiedzieć, kim Ty dla mnie jesteś. I wiesz, On zaczął mi wtedy odpowiadać. Żywy Bóg zaczął Tobie mówić. Wiesz, nie możesz dzisiaj inaczej pojednać się z Bogiem, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Chcę Ci powiedzieć o tym, że nieważne w jakim żyjesz systemie myślowym, w jakim żyjesz systemie moralnym czy religijnym, możesz być człowiekiem, który żyje w tak zwanych chrześcijańskich wartościach czy jakichkolwiek innych. Nie ma to żadnego znaczenia, jeśli nie spotkałeś Boga w swoim życiu, jeśli żyjesz bez Niego. Jezus powiedział, musisz narodzić się na nowo. Wiesz, 2000 lat temu działy się te same rzeczy, które dzieją się dzisiaj. Dzisiaj Jezus tak samo manifestuje swoją moc. Poczekaj, przyjacielu, porozmawiamy zaraz. Dzisiaj Jezus manifestuje swoją moc, uzdrawia, uwalnia z niewolonych. Chcę Ci powiedzieć, że On jest bardziej realny niż to, co widzisz, niż wszystko to, co widzisz. A 2000 lat temu ludzie byli zgorszeni. Ludzie, którzy oczekiwali Jezusa, zgorszyli się Nim, gdy przyszedł. I gdy zobaczyli, jaki jest naprawdę, tak samo dzieje się dzisiaj. Ludzie mają pewne poglądy na temat Boga, ale gdy przychodzi do konfrontacji, do spotkania z Jezusem, gorszą się Nim, boją się Go. Ja chcę Ci powiedzieć, że podjąłem odważną decyzję spotkania z Jezusem i to była najlepsza decyzja w moim życiu. On uwolnił mnie z depresji, uwolnił z nerwicy i sprawił, że dzisiaj stoję odważnie i mówię o wspaniałej miłości najpotężniejszego Boga. Takiego doświadczyłem, wiesz? Gdyby to nie było realne, nie traciłbym dzisiaj swojego czasu. Przyjechałem tu tylko ze względu na miłość, tylko ze względu na to, że Jezus wywrócił moje życie do góry nogami. I zapewniam Cię, że gdy zaczniesz do Niego wołać, On wywróci Twoje życie do góry nogami. Jezus jest realny, jest prawdziwy. Jeśli wstydzisz się konfrontacji tutaj na ulicy, zacznij wołać do Niego z całego swojego serca w domu, że Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, ja pragnę Cię poznać. Ja żałuję moich grzechów, przyjdź, odmień moje życie. Czemu do mnie i daj mi się poznać żywym i prawdziwym, a zapewniam Cię na 100%. On odpowie. Nie znam osoby, która wołałaby do Boga, który by Bóg nie odpowiedział. Zapewniam Cię, że w nim znajdzie to spokojenie. Ja wierzę, że każdy człowiek ma pewne poczucie niespełnienia w życiu. Zapewniam Cię, że to spełnienie ma znaleźć tylko w Jezusie.